Tak, fascynują mnie czytania adwentowe, dlatego że jak codziennie idziemy na Eucharystię, na przykład na Roraty, to zobaczymy, że codziennie jakby troszeczkę inny wątek jest podejmowany, bardzo ważny w naszym duchowym życiu, w zmaganiu się ze sobą. Dzisiaj mamy kwestię dotyczącą wiary i zależności znaków Bożych, cudów od naszej wiary. Jezus uzdrawia niewidomych, ale dopytuje ich o wiarę. I rzeczywiście niewidomi odzyskują wzrok zgodnie z tym, co powiedzieli, że wierzą, że Jezus to może uczynić. I zobaczmy, przełóżmy to na nasze życie. Pewnie wiele znaków i cudów nie wydarza się, dlatego że ludzie traktują Pana Boga jako taki słuszny dodatek. Na zasadzie może pomóc, nie zaszkodzi. Jak, wiecie, takie dobre ziółka. Pan Bóg nie chce być takimi dobrymi ziółkami, nie chce być takim dodatkiem, słusznym dodatkiem, takim suplementem. Bóg chce być podstawą. Jeżeli traktujesz Boga na poważnie i wierzysz, że może On jest w mocy uczynić cuda w twoim życiu, to one się dopiero wtedy wydarzą. I na pewno, jeżeli masz jakiś taki rzeczywiście znak od Boga w swoim życiu, to wiesz, że poprzedziło to jakiś twój akt wiary, jakiś akt zaufania. Że naprawdę wszystko już zawiodło, ale pozostał tylko Bóg. Na przykład. Może masz coś takiego i chciałbyś się w kilku zdaniach czy w kilku słowach wypowiedzieć w komentarzach, to zapraszam. Życzę błogosławionego, pięknego dnia, pełnego wiary i ufności w Bogu.